Cześć, witam was bardzo serdecznie w piątym Vlogmasie. Wstałam dzisiaj o godzinie 6, a obecnie jest 6.30, a jak widzicie, jestem już ubrana, zebrana, ogarnięta i postanowiłam, że się od razu z wami przywitam. Co prawda pracę mam na godzinę 8, ale wstałam wcześniej, żeby zmontować wczorajszego Vlogmasa. Co prawda powinien on wejść o godzinie 7, ale z racji tego, że sobotnik wyszedł wczoraj dość późno, postanowiłam, że po prostu wrzucę go dzisiaj, ale o 12, tak żebyście zdążyli wszystko obejrzeć. A już ten dzisiejszy piąty Vlogmas będzie normalnie o godzinie 7. Myślę, że takie rozwiązanie będzie najlepsze. Niestety podejrzewam, że Vlogmasy weekendowe mogą mieć nieregularną godzinę publikacji, ale ja o wszystkim będę was informować i w filmach, i na wydarzeniu, więc możecie być tego pewni. Dzisiaj mam przed sobą kolejny intensywny dzień i powiem wam, że jak pomyślę, że dopiero chyba w środę będę miała luźniejszy dzień, z czego pewnie w czwartek będę znowu miała trochę na głowie i weekend będzie znowu już bardzo nabity. To aż mi się trochę odechciewa, ale dobra, nie narzekajmy. Nie ma na co, ważne jest, że mam co robić, ważne jest, że mam energię, chęci i że robię to, co lubię. Praca podoba mi się coraz bardziej, więc to jest naprawdę na plus. A dodatkowo wiele rzeczy wokół mnie dzieje się mega pozytywnych i z tego naprawdę bardzo się cieszę. Najpierw będę pracować do godziny 15, potem muszę pójść pozałatwiać bardzo ważne sprawy urzędowe. Więc tutaj wychodzę, idę na zakupy, muszę sobie sprawy załatwić ogólnie. No i później o godzinie 5 wychodzę na warsztat. Ale myślę, że o tych warsztatach opowiem wam już troszeczkę później. Dlatego myślę, że będzie dzisiaj w miarę ciekawy vlogmas i też będzie trochę o tematyce świątecznej, bo warsztaty są właśnie o tematyce świątecznej. Dlatego bardzo chętnie was zabiorę ze sobą. Dobra, ja lecę montować i zamykam się w pracy. Myślę, że później się odezwę do was na jakiejś przerwie i nie wiem, czy na przerwie obiadowej tworzymy kalendarze adwentowe, czy po. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Obecnie mam krótką przerwę w pracy. Nie jest to przerwa obiadowa, tylko po prostu przerwa na kawę. Zrobiłam sobie ciepłą herbatę i jak widzicie, jest to herbata bliska. I tak pięknie pachnie czarną porzeczką. Od razu mi się przypomina lato, wiecie, wakacje na działce moich dziadków i zapach porzeczek uwielbiam. I tu jeszcze mam ciasto mojej babci, bo jak wiecie, mnie nie było w sobotę wieczorem, w niedzielę, połowę dnia w domu. Jeszcze ciasto zostało, dlatego zjem sobie do herbaty i zaraz wracam do pracy. Myślę, że wezmę się zaraz po pracy i wtedy wam powiem, co muszę załatwić i razem wyjdziemy na miasto. Dlatego ja szybko zabieram się za jedzenie i wracam do mojego stanowiska pracy. Obecnie mam przerwę w pracy obiadową i postanowiłam, zanim zjem obiad, bo dzisiaj muszę zjeść trochę szybciej obiad, otworzyć z wami kalendarze adwentowe. Tutaj mamy... Aha, dobra, muszę wrócić. Może ja po prostu trochę zejdę z kadru i pokażę wam bardziej. Tutaj mam okienko numer 5. Mam nadzieję, że ja jakoś to otworzę. Zobaczymy. I tak, to jest okienko numer 5. I znowu? Tak się to wyciągnę. Okay. Różowa świeczka, to jest... Cookie Snow, czy jakoś tak? Jejku, ale jak ona... śmiesznie pachnie. Nie wiem, czy widzicie. Czekajcie. Żeby nie było wątpliwości, otworzyłam to okienko. Jejku, ona tak dziwnie pachnie, to jest naprawdę zapach jakichś takich ciasteczek z cynamonem, coś takiego. Zawsze mam problem z tym, jak pokazać wam ten kalendarz. Obecnie opieram o kant stołu oraz o kolano. Tutaj mamy piąteczkę i już otwieram. Jestem ciekawa, co się znajduje w numerze 5. O! Czyżby to już był system? Bo w dniu drugim również była ta z elfami, czyli z tymi małymi orzeszkami, co ja na początku pomyliłam, że jest taka sama co pierwszego dnia, ale nie, to jest taka z orzeszkami i dzisiaj również w dniu piątym jest są orzeszki. Jestem ciekawa, czy jutro będzie bueno, przecież jutro są mikołajki, więc podejrzewałam, że będzie pewnie jakaś figurka, ale super, idealny do herbaty. Czy tam do obiadu, pewnie z nią powiedzie, jak będę popijała. Bo nie wiem, czy wiecie, ale ja przeważnie wszystkie posiłki popijam ciepłą herbatą i będę miała po prostu do herbaty.
Trochę jestem rozczarowana tym komentarzem z Kindera, bo w zeszłym roku miałam M&M's i był naprawdę genialny. A tutaj te czekoladki są pyszne, nie pomyślcie sobie. Tylko one są tak malutkie, że naprawdę czasami człowiek ma ochotę na coś słodkiego, a te czekoladki są takie malutkie. Ale mimo wszystko cieszę się na otwieranie kalendarza i jestem ciekawa, co będzie jutro, bo to są Mikołajki, więc oba kalendarze w tym momencie bardzo, bardzo mnie ciekawią. Jestem już po pracy i chociaż za oknem jeszcze jest w miarę jasno, bo dopiero powoli będzie się ściemniać, to tutaj w pokoju wygląda jakby była noc, ale nieistotne. Muszę przyznać, że dzisiaj miałam bardzo ciężki dzień pracy. Nie działo się nic złego, tylko po prostu zazwyczaj jest tak, że w poniedziałki i w piątki mamy naprawdę dużo roboty, a właśnie środy i czwartki są bardzo lajtowe. I dzisiaj niestety się zwyczyłam. I wiecie, to nawet nie chodzi o zmęczenie fizyczne, no bo wiadomo, pracuję w domu. Pomimo tego, że siedzę jednak w innej pozycji, prawie 7 godzin, wiecie, przy komputerze i teoretycznie siedzę cały dzień w tej samej pozycji, ale wiecie, zawsze jest trochę inaczej, tak, bo ja sobie inaczej usiądę, się poprawię, oprę i tak dalej. A tutaj w pracy muszę być cały czas przy biurku, wiecie, ręce tak na klawiaturze. I to jednak ta jedna pozycja trochę męczy. I zmęczyłam się też trochę tak fizycznie, no bo jeżeli macie, psychicznie, chodzi mi o to, że zmęczyłam się psychicznie, no bo skoro macie, wiecie, masę spraw, masę różnych rzeczy do zrobienia w pracy i bardzo mało czasu, a teraz jeszcze jest niestety wariactwo przedświąteczne, które chyba dopada wszystkie firmy. W dodatku jeszcze jest taki okres, że bardzo dużo ludzi jest na zwolnieniach, bo się pochorowali i po prostu trzeba robić więcej roboty, żeby po prostu wszystko było zrobione, tak, żeby potem cały zespół był zadowolony i nikt nie musiał zostać po godzinach, więc trochę człowiek musi się napracować. Ale dobrze, cieszę się, że już jest po wszystkim, ale powiem wam, że dużo bardziej się bałam, że to będzie wszystko wyglądało. Jak na razie jest 5 grudnia, a ja wyrabiam się z pracą, z vlogmasem, jeszcze z masą rzeczy, które mam teraz. Zobaczymy, ile dam radę. I nawet powoli ostatnio już mam taki system, że zaczynam się wysypiać, więc jest dobrze. I myślę, że ten vlogmas w tym momencie też jest takie dla mnie trochę zbawienie, bo nauczę się właśnie nowej organizacji pracy z codziennym nagrywaniem i montażem. I myślę, że to nam wszystkim wyjdzie na dobre. Teraz muszę tylko pomalować usta, trochę się ogarnąć, spakować torebkę i wychodzę, bo mam trochę spraw do załatwienia i chcę zrobić zakupy. I trochę się denerwuję, bo muszę, tak jak wam wczoraj mówiłam, załatwić pewną ważną sprawę i przygotowywałam dokumenty. I chociaż wiem, tak w głowie wiem, że dzisiaj nie będzie żadnej odpowiedzi w tej sprawie i że jak odpowiedź będzie za tydzień, dwa, to będzie dobrze, to mimo wszystko jakiś tam wewnętrzny stres jest, bo jest sprawa dla mnie bardzo ważna i bardzo istotna. Na razie wam nie powiem, o co chodzi, bo myślę, że będzie to dużo lepiej, jak już się uda, mam nadzieję, wszystko pozytywnie załatwić i po prostu podzielić się z wami bardzo, bardzo radosną i dobrą wiadomością, niż po prostu, wiecie, teraz dywagować, czy to się uda, czy nie, albo rzucać słowa na wiatr. Po prostu powiem wam, jak to będzie w pełni. I to jest ten ból nagrywania, że u mnie teraz gdzieś dużo rzeczy, o których po prostu nie mogę wam powiedzieć, a o których się dowiecie w przeciągu kilku dni, kilku tygodni, kilku miesięcy czasami. I to jest takie bardzo dziwne, ale mam nadzieję, że to rozumiecie. Dobra, pakuję was do torby, czyli kamerę i idziecie ze mną. Nie wiem, postaram się wam coś ponagrywać na dworze, na pewno wam nagram to, jak już załatwię, złożę dokumenty, mam reakcję. Może wam coś nagram z Lidla, zobaczymy. Chociaż ja już mam wrażenie, że wam co chwilę tego Lidla pokazuję, dlatego trochę z, wiecie, wnętrza, Biedronki i Lidla wyhamuję. Dobra, lecę. Widzimy się gdzieś tam na dworze. Wyszłam właśnie z Lidla, udało mi się w miarę szybko zrobić zakupy spożywcze. Przed Lidlem udało mi się również załatwić pewną sprawę, to znaczy złożyć dokumenty. I teraz mam dla was ogromną prośbę, jeżeli, nie wiem, jesteście osobami wierzącymi, możecie zrobić, zmówić zdrowaśkę w tej intencji, bo to jest bardzo ważna sprawa. A jeżeli, nie wiem, wierzycie w energię, w pozytywne myśli czy cokolwiek, to wyślijcie pozytywne myśli, żeby to się udało załatwić, bo to naprawdę jest wielka rzecz. I na pewno o efekcie i o co chodzi i o efektach dowiecie się już niedługo. Dlatego tutaj mam nadzieję, że to podanie będzie bardzo dobrze rozpatrzone. Idę teraz załatwić jeszcze jedną sprawę i wtedy wracam do domu. Mam chwilę czasu i znowu wychodzę najprawdopodobniej, ale czy wyjdę i gdzie, to wam powiem po prostu później, bo nie wiem, jak się wyrobi, ile mi zejdzie i też czy będę miała z kim wyjść. Dlatego później wam wszystko wyjaśnię.
jest strasznie zimno, dlatego przed Lidlem się nie odzywałam, bo zanim poszłam załatwić tę sprawę i doszłam do Lidla, to ręce miałam po prostu skośniałe. Dlatego ja już chowam kamerę, bo jest lodowaty wiatr. Co prawda nie ma deszczu, niby jest sucho, ale wieje niemiłosiernie i to jeszcze takim dosłownie lodem. Dlatego ja kończę i odezwę się potem. Jestem już w domu, na dworze jest horrible zimno, tak jak wam mówiłam. Jest niesamowicie lodowaty i strasznie intensywny wiatr. Już wam mówiłam, prawda, że kocham mieszkanie na Powożu, ale mimo wszystko jest tragicznie. Powoli muszę zacząć wciągać rękawiczki, bo dłonie mi odmarzają i dlatego był tylko jeden klip z miasta. Tak jak wam mówiłam, najpierw załatwiłam jedną sprawę, później byłam na zakupach w Lidlu i potem poszłam załatwiać drugą sprawę. Niestety druga sprawa się zeszła i mam teraz tylko pół godziny, dlatego chciałabym wam pokazać zakupy z Lidla. Nie pokażę wam całych zakupów, no bo wiadomo, że was nie interesują takie rzeczy jak, nie wiem, wędlina, tym bardziej, że jest dużo wegan teraz. Nie interesują was takie rzeczy, nie wiem, jak olej czy nie wiem, mięso, dlatego pokażę wam to, co wydaje mi się ciekawe. Po pierwsze, odkryłam nową herbatę i jest to herbata Tekane. Wydaje mi się, że ja ją miałam w zeszłym roku, ale nie jestem pewna. I to jest o smaku pomarańczy, rumu i winogron. Czegoś takiego jeszcze nie piłam. Dzisiaj sobie spróbujemy jako resetę domu, później wieczorem. Drugą rzeczą są mandarynki. Była promocja na mandarynki, ogólnie na pomarańcze i na mandarynki. I kupiłam, ja tutaj sobie wzięłam tylko 3 sztuki, ale jak widzicie, one są różne. Przede wszystkim są fajne, bo są bardzo ładnego koloru, więc mam nadzieję, że będą smaczne. Wiecie, takie dość mocne kolory, nie takie blade. I są trochę większe i jak widzicie, trochę mniejsze. Udało mi się kupić, chyba wziąłam 5,5 kg. Czy trochę więcej, coś takiego. Też nie chciałam przesadzać, wiecie, bo jak będą niesmaczne, to nie ma sensu, a do Lidla zawsze można podejść. I dostałam coś takiego. Było to przy kasach Hydrozaurus, czy jakoś tak. Taka kula do kąpieli, ona była za 3 zł i pachnie prześlicznie. Z tego, co ja czytałam, to jest o, już wam mówię, musująca kula do kąpieli. Wyciągnie kulę z folii i tak dalej. Okej. Chciałam przeczytać wam, jakim to jest zapach, bo gdzieś to czytałam w sklepie. O, jest. To jest musująca z naturalnymi olejami z pestek winogron i awokado. Wziąłam sobie niebieską, bo było wiele kolorów. I chcę przetestować, jeżeli będą naprawdę dobre, to po prostu kupię sobie więcej tych kul, bo wyglądają naprawdę super. Może głucha sobie ją zrobię? Nie głupia myśl, nie sądzicie? I to są takie ciekawsze rzeczy, a oczywiście nie będę wam tam mówić, tak jak mówiłam, o jajkach, oleju i takich tam rzeczach. Jestem już po cięciu, musiałam po prostu schować te produkty i już mam mówić, gdzie wychodzę. Idę na parafialne warsztaty tworzenia kartek świątecznych. Kartki te będą sprzedawane w dobrym celu, ale dzisiaj właśnie są warsztaty, gdzie będzie można się nauczyć tworzenia bardzo ładnych kartek, gdzie będzie możliwość praktykowania i po prostu robienia tych kartek, jeżeli ktoś nie ma materiału w domu. Ja uwielbiam takie prezenty świąteczne, wiecie, które są zrobione własnoręcznie i często wyglądają dużo, dużo lepiej. I mam też znajomą, która robi przepiękne rzeczy własnoręcznie. Jeżeli mi się uda dogadać, to wam w tymś blokmacie pokażę jej profil, jej stronę i może po prostu ktoś będzie chciał się skusić na jakąś fajną kartkę, czy też jakiś fajny prezent. Jeszcze myślę, że jest czas, a muszę to najpierw skonsultować. Ale nieważne, nie o tym chciałam. I idę właśnie na warsztaty tworzenia kartek. Zabiorę was ze sobą. Jest to kolejny świąteczny element, który pojawi się w blogmasie. Mam nadzieję, że będzie fajnie, że będzie kreatywniej i że będą fajni ludzie, żeby pogadać, wiecie, pobyć po prostu i też pomóc w szczytnym celu. I od tego ja już powoli pakuję kamerę, bo chcę, żebyście poszli ze mną i na pewno wam będę pokazywać, jak robię kartki i też jakie kartki zostaną zrobione. Done, we now are gay apparel. La 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 la.
Przyszłam się do Was pożegnać, bo jest jakoś przed północą. Ja trochę przypadłam przy kompie, bo najpierw oglądałam trochę zaległych vlogmasów, potem zaczęłam montować, potem znowu zaczęłam oglądać zaległe filmy i się zorientowałam, że nie mam końcówki, dlatego też przyszłam się do Was odezwać. Jeżeli się pytacie, co mi się świeci na ustach, jest to iOS miętowy, bo dzisiaj testowałam pomadkę matową, jak pewnie widzieliście na klipie, gdzie byłam poza domem. Niestety pomadka bardzo mnie rozczarowała. Na razie Wam nie powiem jaka, bo po prostu powiem o tym bliżej w drugiej części filmu o pomadkach matowych, ale jestem bardzo nią rozczarowana i tak naprawdę nałożyłam ją o godzinie, ja nie wiem, jakoś po pracy, przed wyjściem, jak wychodziłam na miasto, nie wiem, to była 15? I już przed 17 musiałam ją zmyć, bo wyglądała tragicznie, a usta wręcz miałam wysuszone na wiór i piekły, dlatego teraz właśnie nakładam dużo balsamu. Spróbowałam również tej herbaty i w końcu zapomniałam Wam nagrać, jak ją testuję, ale po prostu Wam opowiem. Muszę przyznać, że to jest bardzo, bardzo dziwny smak, ale bardzo smaczny. Czuć w nim pomarańcze, czuć taką nutkę rumu, ale powiem Wam, że w życiu próbowałam rumu i nie smakuje mi, ale w tej herbacie naprawdę bardzo dobry posmak, nie jest tego rumu za dużo i właśnie te jakby owoce jagody, przepraszam, te owoce winogrona, jestem już zmęczona, te winogrona po prostu dodaje naprawdę ciekawego smaku. Zaczęłam się nawet zastanawiać, czy daj nie wsypywać goździku, będę musiała kiedyś spróbować i naprawdę polecam, jest ciekawa, jest taka fajna, na ciepło, rozgrzewająca, coś a la grzaniec i naprawdę bardzo dobrze mi się ją piło. Jestem pozytywnie zaskoczona i cieszę się, że dzisiaj ją kupiłam. Ogólnie rzecz biorąc, jutro chyba wstanę jednak o godzinie 7, tuż przed pracą, po prostu się ubiorę, przywitam z Wami i pójdę do pracy. Jutro również mam intensywny dzień, ale tak naprawdę dużo spokojniejszy, bo trochę rzeczy mi odpadło i będzie dużo luźniej. Będzie się działo, ale tak naprawdę mój stary szablon, tak, z wtorku już od października, więc pewnie mniej więcej się orientujecie, o co chodzi. Ale będzie jutro dużo spokojniej. Nie wiem, jak będzie u mnie wyglądała środa i czwartek. Czwartek wiem, że wieczór, a nie wiem, co zrobię w środę, bo mam trochę nałożone terminy. Zobaczymy. I ogólnie zapowiada mi się naprawdę ciekawy tydzień i jestem ciekawa, czy mi się uda wszystkie plany zrealizować. W ogóle dzisiaj, jak poszłam właśnie na te warsztaty z tworzenia kartek, dowiedziałam się o tym, że tak naprawdę każdy dzień w weekend mam coś tam z diakonii i tak trochę się załamałam, bo nie wiem, czy będę w stanie tak naprawdę na wszystko się udać, czy będę miała z kim pójść i tak dalej. Ale spróbuję to ogarnąć. Nie przedłużam już tutaj dłużej. Dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego vlogmasu. Mam nadzieję, że te klipy z przybitki z tworzenia kartek i ogólnie same kartki się Wam spodobały. Zachęcam Was do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. W kolejnym vlogmasie widzimy się już jutro. Trzymajcie się. Cześć.